Wiosna jest tylko wtedy, kiedy jest ciepło, inaczej się nie liczy. Także kiedy zaraz zacznie być zimno, to nie liczy się. W związku z tym, że się dzieje wiosna, to pewnie każdy z nas ma z tyłu głowy jakieś takie nasze małe postanowienia. Jednym z tych postanowień już dawno temu było kiedyś u mnie ukulele. Przytomność umysłu, lepsza wymiana informacji w naszej głowie. Jeżeli jest natłok informacji albo w jakiś sposób po prostu dzieje się coś negatywnego, to nieważne jak twardzi jesteśmy i ile jesteśmy w stanie wytrzymać. W pewnym momencie po prostu będzie tego za dużo. Muzyka pozwala się oderwać, to chyba nie jest specjalnie jakaś wielka tajemnica. Zupełnie inne warunki są, kiedy my słuchamy muzyki, albo tańczymy do niej, a kiedy my sami uczymy się ją wykonywać. Pozwala ci to zachować cel, wolną głowę, mniej przejmować się tym, co się dzieje teraz, bardziej myśleć długoterminowo. W różnych kręgach kulturowych ukulele jest różnie pojmowane. Niektórzy myślą, że to jest taka mała gitarka, a niektórzy mają trochę większy ogląd i wiedzą, że to jest pełnoprawny instrument. Na ukulele łatwo się gra. To jest trochę i tak, i nie, bo jeżeli chcemy grać łatwo, to zawsze będziemy grać łatwo. Jak weźmiesz pałkę i bęben, to jesteś w stanie uderzyć i będzie dźwięk. Tak? Ale jeżeli chcesz faktycznie poznać duszę tego instrumentu, to nie wystarczy raz uderzyć. I to ma zastosowanie do każdego instrumentu. Na ukulele można nauczyć się grać 3 albo 4, 5 akordów i większość piosenek mamy w zasadzie załatwionych. To jest świetny początek. Nikt nie powiedział, że musimy się tutaj zatrzymywać, więc skoro jest tak przystępne, to grajmy, ale nie przekreślajmy jego przyszłości. Przecież jesteśmy w stanie grać więcej niż tylko zwykłe akordy. Jeżeli zaczniesz grać na ukulele, to raczej na pewno będą chciały również grać twoje dzieci albo twoi znajomi. Ale nie można w żaden sposób prosić dziecka, żeby nauczyło się grać. To musi być wybór. Więc jeżeli ty zaczniesz grać i zaczniesz się tym po prostu interesować, to będzie twoja pasja, to twoje dziecko będzie chciało robić to samo. I wtedy, jeżeli zobaczysz, że inicjatywa wychodzi od niego, możesz kupić mu ukulele. To nie musi być nawet rodzina. Bardzo często moi kursanci przeprowadzają do mnie również swoich znajomych. Ukulele to jest instrument stadny. Na ukulele jest w stanie nauczyć się grać każdy. Nie ma nikogo, kto nie byłby w stanie się nauczyć grać na ukulele. Wszystko zależy od ciebie. Jeżeli chcesz nauczyć się grać, musisz dowiedzieć się, jak to zrobić. Ale nie ma ograniczeń, chyba że znajdziesz po prostu kiepskie źródło nauki. Jest wiosna, jest dobry moment, ale prawda jest taka, że to jest i będzie zawsze długoterminowe. Jeżeli chcesz się nauczyć grać, to nie odbędzie się to w 3 dni. Ale w te same 3 dni zobaczysz, czy odpowiada ci w ogóle ta nauka. Czy to jest dla ciebie, czy podoba ci się to. Ja gram na różnych instrumentach już od 22 lat. Kilka rzeczy mi się nie podobało. Każdy może wybrać sobie to na swój sposób, ale warto spróbować. 4 najbardziej podstawowe akordy to C-dur, A-mol, F-dur i G-dur. Dużo ważniejsza niż same akordy jest umiejętność trzymania ukulele. Jeżeli źle trzymasz ukulele, to będziesz umieć grać tylko na krótką metę. To znaczy ograniczasz się. Po prostu spróbuj. Jeżeli masz pytania, dawaj znać.